Ciężka kontuzja, utrudniła mu utrzymanie się w tej kadrze. Valdez, główka i przewrotka Castillo, obroniona przez Szczęsnego. Świetna akcja tutaj Chilijczyków. Widzieliśmy na małej przestrzeni, potrafili dojść do sytuacji podbramkowej. Valdez i tam trzeba na tego Maripana zwracać uwagę, ale strzela bramkę Junior Fernandez. Nie jest ta bramka uznana, ponieważ Chilijczyk był na spalonym. Zobaczymy w powtórce, ale chyba... Berta Lewandowskiego. Lewy stara się go zgubić tutaj na krótszy słupek, ale zagranie jest mocne i Krychowiak obok bramki. Grzegorz Krychowiak przed szansą na to, żeby zdobyć gola. Tak, to była 100%. Zieliński, biega Lewandowski, wycofali na 16 metr. Linety broni Arias. To była znakomita szansa. Znów dobra, szybka akcja naszego zespołu. Karol Linet. Dokładne zagranie przechwycone przez Krychowiaka. Krychowiak, Lewandowski, biega! Biega Zieliński, pole karne, Grosicki, Zieliński, 2-0! 2-0! 2-0! Piotr Zieliński! Ależ fantastycznie, jak na treningu, jak w książce można powiedzieć, znakomite przyjęcie, długa diagonalna piłka, chyba od Bednarka, prawda? Dobrze pamiętam, albo od Krychowiaka, przepraszam. Fernandez, on teraz jest na tej swojej prawej stronie, kolejna, druga jego akcja i niebezpiecznie obok Castillo, zachowujemy czyste konto. No. Tymczasem Sagali, bramka, jest bramka dość łatwo zdobyta przez Diego Valdez. Tak, dosyć taki prosty sposób, niepotrzebnie straciliśmy tego gola. Brak krycia, nie wiem, czy to był Michał właśnie Pazdan. Chyba on był tym piłkarzem, który krył Valdeza i był spóźniony. Se viene Sagal, Sagal con el centro, lo estaba buscando a Maripán, el remate de sobrepique desde afuera. Otra vez gol! De Chile y las redes sociales, tanto en inglés como en español, joven. La oportunidad para Polonia, le quedaba la pelota a Krychowiak, que el remate por el costado se fue quedando sin gasolina, sin energía. A medida que iba, hasta aquí recupera otra vez la pelota Polonia. Le quedó a Krychowiak a colocar pierna derecha, era muy buena la intención, se perfiló, logró impactar el esférico, no le salió como el quería. Lateral derecho. A ver cómo lo usa aquí el técnico. Devolución para Milik, 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 Milik por arriba, Milik, 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 Milik. Milik solo, Milik tuvo el tercero, Milik es goleador, sabe definir.